Dobra, mam benzin. To jedno wejście i tak zmów. Tutaj zdjęcia trzeba będzie porobić. To jest jakiś obłęd. Ale stara jest, nie? Zobacz. Dobra, włączam nagrywanie. Też. Rewelacja, nie? To chyba jest ciepło, trzeba podalić. O, ciepło. Naprawdę? Musimy to spać, no? A pójdę ja z tamtej strony. Tu mam wejść? Tak, tak, tak. Tam jest ten stęp. Stęper. Ale nie tu na środku? Tu sobie wejdę. Wejdź sobie jak chcesz, tylko przydać tam na stęplu. Na stęplu, tak? No, najlepiej tak na początku, a później sobie może z nami gorzej. Dobra, spoko. Ja sobie poradzę. Tu też jest stempel, tylko głębiej. Mariusz, poradź. O właśnie, trzeba nam robić zdjęcie. Bajka. Bajka. No zobaczymy, czy źle nie wchodzę. A powiedz mi, tam są jakieś żyłki, widzę. To jest dla nurków. Nic nie będzie. Zobaczcie, jak woda. Jakby była maska, nie wziąłem maski akurat, to pod wodą bardzo fajnie. Ja wziąłem. Wziąłeś? Tak. Ale jeszcze masz, tu masz 50 startowy. 50 masz. Numer startowy mam jeszcze, startowałem dzisiaj na kilometr. Jeszcze drugi raz morsuję, nie? Życie. Po prostu. A no dobra, to chyba lepiej stać na tym tym. Nie chcę chyba tu pływać. Ja sobie zaraz odbyłem. Że jak się zapali ten stopień. To... Nie, nie ma szans. A, bo to są świeże przez nurków robione. Tak myślisz? Ciekawe, czy ryby są. Tak, czuję też. Nie, ryby nie ma na pewno. Nie ma. Nie ma. Co by jadło? Ryby. Robaki. Muchy. Ale małe, ciężko rzadko. No to nie może jakieś to takie ślepie by tu. Jako, nie? Do kieszeni. Czy sznurki są po to, żeby oni widzieli, gdzie płyną z tobą? No, można się zgubić, być może. Wiesz? Są filmy, tylko trzeba znaleźć. Tu akurat nie widziałem, ale na przykład tam w tych browarach, gdzie będziemy jutro, to widziałem. Co, wiesz, to ja bym chciał, żeby nakręcić film pod wodą, ale boję się, że spadnie mi teraz. Możesz, Robert, aha, bo to masz ten. No, nakręcić sobie śmiało. Weź, jakbyś tak teraz trzymał, przecież tu kolega taki morgi też nagrywał sobie. Dobra. Poda mi ktoś telefonik stamtąd? Znaczy ja na razie głębiej nie wchodzę, to tylko skoro na razie zostaje. Ja sobie zamuszę z tym stojaczkiem? Tak, tylko uważaj, bo tam jest kamień. Ze stojaczkiem. Nie, bo ja nakręcam filmik i nie przerwę. Spróbuję pod wodą nakręcić z tym stojaczkiem właśnie. To mi nie spadnie. To nakręcie, ja sobie zanurkuję. Dobra, dobra. Uważaj, bo jak ci spadnie, to... No ja na to nie patrzę. Trzymaj sam. O, właśnie. Za telefon, nie? Za telefon, no. No lepiej za telefon. Ale stojak zostawić? To może zdejmę ten stojak, czy mam pomagać. To zdejmij, będzie ci łatwiej. Czy będzie pływał stojak, myślisz? Nie, nie będzie pływał. Znaczy możesz ten. To co, to czekaj, ja kończę jeden filmik i zrobię osobny, żeby był. No to teraz Mariusz nam pokaże, jak nurkuje w sztolni. Zobaczcie, jaka tu jest woda. Tutaj dopiero oddaję kamerę blisko, pokażę. No, trzy. Jedziemy. Niesamowite. To co, kochanie? Pierdzie. Fajnie. To jest obłęd. To jest niemożliwe. Mariusz jest 5 metrów pod wodą. Świr. Jaki film w ogóle, nie? Jak Mariusz, bo mam ujęcie podwodne, było widać, że byłeś głęboko. O czym jest to jest obłęd po prostu, nie, słuchajcie, nie? Bo to jeździmy na woda, to gałki bolą, miemy nami, wiesz? Słuchajcie, to niesamowite jest, co ma. Teraz ja się mogę nagryć, jak ty sobie. Dobra. Kurde film. Ja pierwszy, nie wypuść tego telefonu. Nie bój się. Dobra, uważaj. Trzymaj, no się przechylił, też by trzymać. I teraz na nagrywanie włącz. Teraz? A, nagrywanie. Masz nagrywanie? Tak, jest. Teraz mam Wojtka, Wojtek będzie nurkował. W sztolni, jakby ktoś pytał, trochę się dygam, ale próbuję. Nie, to nie sztolnia, to tylko taki wystrój. To jest sztolnia. Żartuję, przecież ten dobrze jest. Tam pod wodą jest większe przestrzeni niż tutaj. I telefon pod wodę włóż, bo się radę. Tak. Ale fajnie to świetla. Zajebiście. Wow, jak ładnie strzelił. Super. Ale przejrzystość. Bajka. Szok.
Bardzo ładnie widać, bo jak masz czas. A daj im takie, nie? Żad! Słuchajcie, to już...